Roman Rynkowski to nazwisko nowego wiceprezydenta Suwałk, który odpowiadał będzie między innymi za oświatę i kulturę. Posadę obejmie 1 stycznia, a do tego czasu nadal będzie sekretarzem gminy Szypliszki. Przyszły wiceprezydent ma 47 lat, jest humanistą z tytułem doktora, znawcą literatury, szczególnie twórczości narodowego wieszcza Juliusza Słowackiego. Jak podaje, sam zajmuje się również twórczością prozatorską i poetycką. Do sukcesów zalicza między innymi fakt, iż przed 22 laty był finalistą bogatyńskiego turnieju łgarzy. Wśród zainteresowań wymienia historię i dziennikarstwo. Skończył w tym kierunku studia podyplomowe. Jego zawodowe dokonania to praca na stanowisku sekretarza gminy Bakałarzewo, potem wspomniane już Szypliszki, a także, jak wskazał dzisiaj prezydent Suwałk, Roman Rynkowski był dyrektorem szkoły. To jednak należy raczej uznać za epizod, bowiem jak sam pisze na własnej stronie internetowej, moim poszukiwaniom naukowym towarzyszyły również poszukiwania zawodowe, które zaowocowały zmianą wyuczonej profesji nauczycielskiej na pracę w samorządzie lokalnym przy pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych oraz obsłudze prawnej. A dlaczego zdecydował się na zmianę pracodawcy? Usłyszałem propozycję przede wszystkim tego, że pan prezydent widziałby mnie tutaj w Urzędzie Miejskim, ale moja decyzja podyktowana była, tak myślę, głównie tym, że mieszkam już od wielu lat w Suwałkach. Myślałem też o tym, żeby w jakiś sposób przyjąć odpowiedzialność czy działać tutaj na rzecz lokalnej społeczności. Natomiast przy pracy w innym samorządzie po prostu nie było takiej możliwości. Roman Rynkowski, prócz pracy w samorządzie, zajmuje się również twórczością prozatorską i poetycką. W dorobku ma sporo utworów o charakterze satyrycznym, ale ma też bajki. W 2019 roku wydał nawet książeczkę zatytułowaną Bajka o królu Tomaszu. Do bliższego poznania tego utworu i tytułowego króla Tomasza wydawca książeczki zachęca intrygująco. Król Tomasz to władca niezwykle powściągliwy w działaniu. Gdy pojawia się problem, długo myśli nad jego rozwiązaniem, a gdy zaradni mieszkańcy grodu, którym włada, sami się z tym problemem uporają, król ogłasza wszem i wobec, że to jego zasługa. Pewnego dnia zniecierpliwieni podwładni zawiązują spisek, by dać nauczkę Tomaszowi. Bajka o królu Tomaszu to napisana wartkim rymem zabawna i nader pouczająca historia, godna polecenia dzieciom i politykom.